Cześć, to Justyna i dziś zapraszam na szybki test batoników. I słuchajcie, pomyślałam, że fajnie będzie spróbować oryginału i wersji inspirowanych z różnych sklepów. Mam tutaj Biedronkę, Lidl i Aldi. I dzisiaj spróbujemy Snickersa. Zobaczymy, która z tych wersji inspirowanych jest dobra, może na przykład porównywalna do oryginału. Zapraszam. Wiecie, no na początku muszę spróbować oryginału. Ceny oczywiście wszystkich batoników Wam się pojawią gdzieś tam na dole, także możecie, będziecie mogli sobie porównać również cenowo. Ok, więc tak, Snickers. Bardzo słodki. Czuć te orzechy. Lecimy z Setters z Biedronki. Wygląda podobnie, choć na górze nie ma tych takich zygzaków. Jest to nieco inny batonik w ogóle. Na dole ma coś takiego jakby wafelek. Trochę nie czuć tych orzechów. Też jest słodki. One wszystkie są słodkie. Zasłodzę się dzisiaj. No to polećmy teraz Peanut and Coco z Mr. Chalk, czyli Lidl. On też raczej nie ma takich zygzaczków na górze. Jest bardziej w smaku podobny do Snickersa niż ten z Biedronki. I w tej konsystencji. Również czuć tutaj orzechy. Oj, są bardzo podobne. No, Lidl naprawdę bardzo, bardzo dobre zrobił. I teraz Peanut Bites, czyli Aldi. Ten z Aldi ma nawet bardzo podobnego zygzaczka na górze jak Snickers. Jest bardzo podobny. Tutaj troszkę mniej chyba jest tych orzechów. I ta słodycz jest nieco inna, naprawdę, ale też jest bardzo smaczny. Ogólnie wszystkie były dobre, wiadomo, bo batoniki. Natomiast najmniej podobny był ten z Biedronki. Także jeżeli ktoś ma chęć na Snickersa, no to raczej nie jest to biedronkowa wersja. Moim zdaniem najbardziej podobną wersję zrobił Lidl. Także jeżeli macie ochotę na Snickersa, a nie ma w pobliżu Snickersa, ale macie Lidla, to jak najbardziej możecie sobie zjeść tego batonika, bo moim zdaniem smak jest naprawdę bardzo, bardzo podobny, wręcz niemalże identyczny. Ok, i to by było już tyle na dziś. Mam nadzieję, że taki krótki filmik też przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak, zostawcie dla mnie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Możecie też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!